zdrowia, szczególnie dla normalnych. No kto ukradł Amerykanom zaufanie do wyborów? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Dlaczego ja się ciągle tak pytam o to subskrybowanie? No, nie wiem, czy żebrze, czy błakam. W każdym razie oświadczam, że YouTube od 6 miesięcy nie podniósł liczby subskrybentów, nawet o jedną osobę, wprost przeciwnie. Pół roku temu było 5300, a teraz jest 5275, także na każdych 10 nowych subskrybentów i subskrybentek YouTube obcina 11. Nie wiem, jak to można robić. No prędzej czy później to wyjdzie na jaw. Tak jak wszystkie oszukaństwa lewaków. Wracając do tematu zagadnienia. No zaufanie. Amerykanie stracili zaufanie co do wyborów. 2020, no to był jeden wielki cyrk z tym, z niewybraniem Trumpa. Na Trumpa głosowało 80 milionów, no ale lewacy przyszykowywali tą stratę, czy wybranie tej kukiełki Bidena od 2016 roku. 2016 roku zaczęły się te akta z te wszystkie sfabrykowane komunistyczne perfidne insynuacje, oskarżenia i tak dalej, i tak dalej. W 2020 również ważna była sytuacja w Georgii. Georgia, no to jest ta amerykańska Gruzja. Po angielsku to tak samo się pisze Georgia, tak jak ta była sowiecka i Georgia tutaj. No to jest taki południowy wschód w Ameryce. No i tam w 2020 roku wybrano dwóch demokratów. Przegrali Republikanie. Tam była masowa propaganda, tam komuniści skoncentrowali się na propagowaniu tych demokratów. No i co to zrobiło? Jeden stan spowodował, że tych dwóch demokratów zamiast republikanów Senat uzyskał większość. Znaczy Senat uzyskał równość, bo jest 50 senatorów republikańskich, 50 senatorów demokratycznych. Tyle tylko, że wiceprezydentka demokratów ma paluszek na wadze i zawsze przesuwa głosowanie na korzyść demokratów. Jest 100 stanów, w każdym stanie jest dwóch senatorów, niezależnie czy to jest malutki stan jak Rhode Island, czy wielki stan jak Kalifornia. Dla porównania Rhode Island ma jednego reprezentanta, no bo nie ma dużo ludzi. Mniej więcej jeden reprezentant w Kongresie Amerykańskim, no to reprezentuje 600-700 tysięcy ludzi. W Kalifornii jest około 50-60 reprezentantów. No ale wracając do tego problemu no oszukaństwa wyborczego, To jest wstyd, no to jest wstyd. 2016, no to były dysinformacje, nieustanne dysinformacje, które powodowały, że później przez 4 lata to było wielkie zamieszanie. Wielkie zamieszanie dla obywateli, wielkie zamieszanie dla samej prezydentury, tam nic się nie działo, tam nieustannie wbijali sztylet w plecy Ameryce, Ameryka cały czas się wstrząsała, te akta Steele, no to doprowadziły do tego, że środowisko, że cały świat, czy kraj, w którym żyjemy, no to doprowadził do tego, że Ameryka jest bardziej przekonana, że wybory były ukradzione, niż w to, że wybory mogą być uczciwe. Te akta Steele, jeszcze najgorsze było to, że wredne i perfidne środki masowego przekazu podtrzymywały to, że to podtrzymywały, pompowały, nieustannie publikowały, niezależnie od tej prawdy. No, były śledztwa przez parę lat, żeby dojść do źródeł tych perfidnych i wrednych oszukaństw. No i w zeszłym miesiącu dwóch ludzi zostało skazanych.
danych. CNN, no to nie przyznał się do winy, tańczył naokoło, jak zwykle palcem pokazywał na wszystkich innych. No i w końcu można powiedzieć, że podsumował to wszystko, co z tego, że to wszystko było kłamstwo, jeżeli te wszystkie rzeczy były, co Trump mógłby robić, były złe. No to w ogóle sensu nie ma. To ci kretyni lewacy, no to już w ogóle traktują chyba wszystkich ludzi, no swoich demokratów, socjalistów traktują jak debili, no ale naprawdę myślą, że republikanie w to uwierzą, to jeszcze bardziej przekonuje republikanów, konserwatystów, żeby głosować na normalnych. Kto był skazany? No byli skazani, jeden to był doradcą Hillary Clinton, pomagał jej z jej kampanią. Był związany z partią demokratów. Za co? No za to, że kłamał do biura śledczego, federalnego biura śledczego. Jeden z adwokatów, jeden z prawników FBI również przyznał się do tego, że sfałszował e-maile, żeby uzyskać od sądu zgodę na podsłuchiwanie. Także no, żeby uzyskać zgodę na posłuchiwanie w Ameryce, no to nie jest tak prosto. Tutaj jest specjalny taki sąd, który musi popatrzeć, policja, prokuratora i tak dalej, musi pokazać, że są jakieś bardzo poważne dowody. Także no to wszystko w zeszłym tygodniu pokazuje, że nie było nie tylko żadnej zmowy pomiędzy Rosją a kampanią Trumpa, ale to wszystko przyszło z ustawionego lewackiej strony demokratów, socjalistów. No i te wszystkie brednie, no to były powtarzane, przetwarzane i zmieniane i dodawane przez współudziałowców środków masowego oszukaństwa. Te środki masowego oszukaństwa, to one w zasadzie nieustannie, bez zająknięcia nadawały te wszystkie roszczenia, te rzeczy, że tam po prostu no wszyscy słyszeli, co się działo, ale to nigdy nie było zweryfikowane. Do tego doszło również, że to były breaking news, nieustannie w CNN to i tamto, Trump, Rosja, Putin i tak dalej. Wszyscy wybrani politycy, wielu wybranych polityków, wielu członków wywiadu również skoczyło na to, zaczęło krzyczeć, że to trzeba że trzeba dojść i zobaczyć, dlaczego Trump to robił. No ale nikt nie zweryfikował tego, nikt nie zweryfikował tych oskarżeń, nikt doprowadził do tego, że żeby się zorientować, co się dzieje. Agencje federalne po prostu dały się nabrać kompletnie, no i dołożyły od siebie tej chęci zniszczenia konserwatystów. No, całe FBI no niestety jest lewackie, wojsko jest lewackie, budżetówka jest lewacka, instytucje, które miały być niezależne, zostały opanowane przez partię, przez jedną partię, no i wszyscy chcą doprowadzić do jednopartyjnego systemu komunistycznego. Najtragiczniejsze to w tym wszystkim jest to, że agencja federalna została użyta do walki przeciwko Trumpowi. Uzyskiwali zezwolenia na podsłuchiwanie ludzi z kampanii Trumpa. Te wszystkie uzasadnienia, no to miały tam jedno wyjaśnienie, tylko że to jest polityczne, ale problemem jest to, że nie było żadnych dowodów i wszystko było, można powiedzieć, fabrykowane. Także 2016 była jedna wielka walka, no i pomimo wszystko Trump został wybrany. Dowody nie były przekonujące. No ale to nic nie zmieniło, że
prasa i politycy po prostu bombardowali i tłukli Trumpa na lewo i na prawo. No ale teraz te skazanie, no to pokazuje, że to Clintonowa, i wszyscy inni demokraci po prostu byli zanurzeni po szyję. Cała organizacja Partii Demokratycznej. No i to jest to, co jest właśnie bardzo niszczące dla amerykańskiej konstytucji, dla wolności słowa, dla wolności wyborów, no bo w sumie wybory, no to jest najważniejsza sprawa w demokracji. Jeżeli wybory są fałszowane i wybory są wygrywane nie według głosu ludzi, no to już jest początek końca. Zniszczenie całej sytuacji politycznej i społecznej, no to trudno będzie to zreperować. Ten współudział tych wszystkich głównych środków przekazu, no to jest karygodny, to jest po prostu karygodny, to jest wstyd na wieki. Prasa, telewizja, internet, no to powinien być bezpartyjny, powinien patrzeć na prawdę, a nie zachowywać się według wymagań takich czy innych. No niestety środki przekazu zdecydowały się stanąć po stronie komunizmu, no i teraz jest jedyna prawda. No i ta jedyna prawda to prawda za wszelką cenę, no i oni fabrykują to. Teraz jest komunistyczna prawda za wszelką cenę i robią wszystko, co w ich mocy, żeby podążać do celu, no a celem jest jednopartyjna Ameryka. Ciekawa sprawa jest, że jest taka murzynka, Stacey Abrams, ona właśnie jest w Georgii, no i ona tak już nasłuchała się o tych wszystkich, no bo w 2016 to demokraci krzyczeli nieustannie, że Trump wygrał dlatego, że Ruscy się w to wszystko włączali, że oni do tego doprowadzili. No i ta murzynka w 2018 przegrała wybory na gubernatora. Do tej pory nie zrzekła się, bo ona była wcześniej gubernatorką, nie zrzekła się gubernatorstwa. No i tam ona nie jest w biurze, no bo nie może być, no ale ona w to uwierzyła, że po prostu było jedno wielkie oszukaństwo. No i bardzo dużo ludzi ma zamieszane w głowie. Także wybory, że wybory teraz znaczą dużo mniej niż kiedy znaczyły. Cały te atmosfera niewierzenia instytucjom państwowym, to jest no to była bardzo silna wśród liberałów, wśród socjalistów od 2016 roku. No później przeniosło się to 2020, kiedy Trump zaczął mówić, że jest oszukaństwo, no to też doprowadzało do tego, że poprzednie wybory były nasycone, Amerykę została tak nasycona, no. Między innymi te 100 tysięcy ludzi poszło do Waszyngtonu, 1000 wtargnęło do kongresu, część dostała za ciężkie, można powiedzieć, skazania. No ale to jest wina Clinton, to jest wina polityków, to jest wina środków przekazu. Nie wiadomo jak to się naprawi, jak to się nareperuje. Ci sami aktorzy, ci sami cyrkowcy, te same mordy, które atakowały Trumpa, to teraz na przykład tą Abrams popierają. No i tłumaczą, że jej wybór był, że brak jej wyboru, no to było to oszukane. Nie ma żadnych słów przeprosin. Nie ma żadnych słów przeprosin w żadnych z tych środkach przekazu. To jest znowu zamiatane pod dywan. No ludzie się uczą. 2022 będą te wybory międzyprezydenckie, 2024 będą wybory prezydenckie. Także ta jedność tych wyborów amerykańskich, te zaufanie, no nie wiadomo jak wrócić do normalności. No,
Zdecydowanie demokraci kłamią, za każdym razem demokraci kłamią, a republikanie za bardzo jakoś wierzą. No jest nadzieja, że normalni ludzie zaczną wybierać normalnych polityków, także żeby amerykańska demokracja przetrwała, trzeba przypilnować tego, żeby nie było podstaw do pokazywania, że wybory są ukradzione. No ale to demokraci nie zgadzają się na przykład na dowód osobisty, żeby przyjść w czasie głosowania. No i to już kompletna jest głupota, tak? Trzeba mieć dowód osobisty, żeby kupić alkohol, żeby wsiąść do samochodu, żeby wsiąść do samolotu i tak dalej, i tak dalej. A wybory mogą być anonimowe, kopertowe. Także coś jest nie tak. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, to jest szajeczka do subskrypcji. Dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Gdziekolwiek mieszkacie na 5 kontynentach. Na 7 kontynentach. No, a może na tych zimnych to chyba nie mieszkacie. Głosujcie na normalnych. Głosujcie na normalnych. Nie głosujcie na socjalistów. Wiecie, jeżeli mieszkaliście w PRL-u, w socjalizmie, to wiecie, czym to grozi. Nie ma co tłumaczyć. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Przekaz dla socjalistów mieszkających w Ameryce. No, mam nadzieję, że już się nauczyliście, że przekonaliście się, że wybór Bidena no to był najgłupszą waszą decyzją. Poprawcie się, zmieńcie przynależność na partię republikańską albo zmieńcie co najmniej na niezależnych. Zdrowia dla normalnych.